zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem. Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i wspólnot. Wszystkim, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Jeno, kono nasi,
Dobry wieczór wszystkim. Dzień dobry. To drugi dzień naszej wizyty przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Witam serdecznie wszystkich, którzy się dzisiaj zgromadzili. Jest nas zdecydowanie więcej, więc może ja ciągle będę namawiał. Chodźcie tutaj bliżej. Chodźmy bliżej. Stańmy bliżej siebie. Jesteśmy razem. I tak naprawdę nie ma powodu, żeby nie było... Prawie nie daje. Słusznie mówię, proszę. Żebyśmy mogli być razem, lepiej słyszeć i lepiej móc porozmawiać o tym, co się dzieje. Standardowo podczas naszych spotkań zawsze oddawałem mikrofon w pierwszej kolejności prawnikom, sędziom, adwokatom, ale dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Zapraszam tutaj do mnie Marka Weryszka, Lechu Kosiak, nagrywająca nas wszystkich Rafa. Sorry, nie będziesz nagrywała, będziesz chociaż przez chwilę mówiła. Bardzo mi przekaż komuś mikrofon. Ja nie pamiętam, kto jeszcze z wami jechał tym samochodem, który przyjechał prosto z Warszawy. Okej. Okay. Przekażcie nam bezpośrednio parę słów tego, co się działo w Warszawie. Sławka, nie daj się. Nie daj się, proszę. Ja mi się cały czas chcę płakać, nie mogę. Okej. Okay. Oto ci ludzie, którzy wczoraj, nie zastanawiając się, czy co się dzieje w ich pracy, co się dzieje w ich rodzinach, spiknęli się, wsiedli w jeden samochód i pojechali do Warszawy. Byli tam wczoraj, byli tam przez całą noc, nocowali, przypuszczam, gdzieś w okolicach Sejmu. Mam nadzieję, że nam pokrótce o tym opowiedzą, ale tak naprawdę chcielibyśmy wiedzieć, co się wydarzyło wczoraj, co się działo jeszcze dzisiaj, zanim wyjechaliście. Dzień dobry wam wszystkim, w zasadzie dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jest was tutaj tak dużo. To jest taka pierwsza refleksja, bo nas w Warszawie było niestety troszkę mało, ale po kolei od wczoraj. Przede wszystkim wszyscy czujemy, że atmosfera jest strasznie podniosła i że to jest ten moment, kiedy się ważą losy, no chyba już ostateczne, bo to jest ten ostatni bezpiecznik, który być może za chwilę stracimy. Byliśmy tam wczoraj od rana i trochę nieszczęśliwie, bo to jest środek tygodnia, więc wielu ludzi pracuje, więc siłą rzeczy ludzi jest mniej. Natomiast no, my osobiście czujemy, jaka jest waga tego, co się tam w tej chwili dzieje. Natomiast jechaliśmy tutaj wszyscy trochę smutni, wracając z powrotem, bo niestety to, co się dzieje w tej chwili w Warszawie, no jest smutne, bo tych naszych braci i sióstr, że tak jak umiejętnie powiem, nie ma zbyt wiele. I rozmawialiśmy nawet z Rafą, czy mamy was zagrzewać do walki, czy mamy powiedzieć, nie wiem, trochę kwaśno i prawdę, że jest słabo. Niestety jakoś w ludziach ta energia gaśnie i to widać niestety dzisiaj pod Sejmem i wczoraj pod Sejmem. Byliśmy w kilku miejscach, byliśmy pod Sądem Najwyższym i to jest akurat optymistyczne, bo tam cały czas stoi grupa ludzi, myśmy ich dzisiaj wspierali, witaliśmy wszystkich sędziów, część nas również witała, część traktowała nas, powiedzmy, dyplomatycznie chłodno, albo nas nie zauważała, ale tu widać, że cały czas gdzieś ten ogień się tli. Natomiast no, pod Sejmem widać było, że każdy, kto był, chciał zrobić najwięcej, jak się da. Byli parlamentarzyści, było oczywiście trochę ludzi z terenu, z regionu. Nie wiem, co się w tej chwili dzieje, przyznam szczerze, bo nie jesteśmy na bieżąco. Tam się zdaje się trochę więcej w tej chwili dzieje, ale żeby jakoś optymistycznie, powiem tak. My w regionach mamy doświadczenie i znamy swoją wartość. Przychodzimy tu naprawdę w dużej ilości osób, to jest naprawdę bardzo budujące. Róbmy to nadal, bo niezależnie od tego, co się dzieje, gdzie co widzimy, to musimy to robić i nic innego nam chyba nie pozostało. To tak trochę może nas smutno. Natomiast co do noclegu, poproszę tu kolegę, bo on był sprawcą tego naszego obytowania. Powiem tylko, że zakładaliśmy, że będziemy spali pod chmurką. Ale zanim to... Gdańsk, Warszawa, wspólna sprawa! Gdańsk, Warszawa, wspólna sprawa! Gdańsk, Warszawa, wspólna sprawa! Gdańsk, Warszawa! Wspólna sprawa! Gdańsk, Warszawa! Wspólna sprawa! Gdańsk, Warszawa! Wspólna sprawa! Z tą wspólną sprawą z Warszawą to nie wygląda tak różowo. Żeby nie ludzie z Polski, którzy się zjechali, żeby bronić ostatniego bastionu, czyli Sądu Najwyższego, to nie wiem, czy byśmy się doliczyli 20 warszawiaków. I taka jest prawda, smutna prawda, że po drodze, jak teraz jakbyśmy jechali, to doszliśmy do wniosku, że właściwie to trzeba pilnować swojego miejsca tutaj. Żeby każde miasto pilnowało swojego miejsca, żeby zbierać się tutaj pod sądem, zbierać i walczyć się tutaj. A Warszawa niech się martwi sama o siebie, bo na opinię Warszawy pracowaliśmy wszyscy przez cały czas, wszystkie regiony, które się zjeżdżały.
planowane było wyjście nasze. Mieliśmy stroje wyjściowe zamiast strojów wyczynowych, jak zwykle, do skakania przez płoty i tak dalej. Powiedziano nam, żebyśmy mieli strój wyjściowy. Po założeniu mieliśmy wejść do Sejmu na komisję tej gnidy dworskiej, bo już po tym, co ja wszystko tam słyszałem od tego pana, ja tego pana inaczej już nie będę nazywał, bo to nie jest człowiek, to jest normalna gnida dworska, która kłamie, oszukuje wszystkie autorytety, które tak jak pan Bodnar, jak profesor Rzepliński, w ustach tego pana zostały sprowadzone do zera. Człowiek, który oskarżał opozycję, który był zasłużony dla poprzedniego ustroju, śmie posponować takie osoby jak pan Bodnar, jak pan Rzepliński, jak pani Gelsdorf, straszyć, że pani Gelsdorf zostanie pozbawiona wszelakich praw. Pan Bodnar został prawie wyrzucony, przerwano mu i ten pan, znaczy będę mówił, bo miałem się zachowywać grzecznie i nie denerwować i nie używać brzydkich słów. Wyszedł z sali, zostawił pana Bodnara sam na sam z resztą tej komisji. Naprawdę, jak nie będziemy zbierać się w miastach, i to jest właściwie w tej chwili według mnie takie najważniejsze. Nasze miasto jest naszą siłą. Warszawa niech się martwi sama, bo było to przykre, że rano garstka kobiet z Polski postanowiła, że w związku nas nie wpuszczano, to nie wejdzie nikt do Sejmu. Wpuszczano posłów opozycji, wpuszczano dziennikarzy przez duże D. Natomiast udających dziennikarzy i media typu Telewizja Drwan, Gazeta Polska, jakieś tam sieci i tak dalej, plus prowokatorzy, którzy usiłowali nas zmusić do jakiegoś działania takiego w miarę ostrego, te panie, brzmi to trochę tak dziwnie, ale własną piersią zasłaniały. Zasłaniały własną piersią wejście i nie wpuściły nikogo. Doprowadziły do tego, że ta cała banda musiała iść w podziemiu przez garaże. I tam też nie zawsze się mogli dostać. Czyli tak wyglądała dzisiaj sytuacja w Warszawie. Akcja wczoraj została spalona. Nie będę mówił przez kogo, bo to się bija z celem, ale w każdym bądź razie nie wyszło nam nic z dostania się na komisję, bo mieliśmy dostać się na komisję i tak z tego nic nie wyszło, bo głosowanie i posiedzenie komisji na temat zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym zostało przełożone na dzisiaj, a dzisiaj na jutro. Pan, w cudzysłowie, Piotrowicz liczy na to, że ludzie zniechęceni, bo wczorajsze działania, co po niektórych osób doprowadziły do tego, że część znowu została zniechęcona. Że będzie coraz mniej i jutro na siłę kolanem dopchną. Bo to nie będzie uchwalone, to jest dopychanie na siłę. Proszono nas, żebyśmy nie używali określenia procedowanie. To nie jest żadne procedowanie, to jest dopychanie na siłę rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawem, z konstytucją. To jest łamanie konstytucji we wszelkich możliwych aspektach. I dlatego jeszcze raz apel do gdańszczan i do wszystkich miast w całej Polsce. Bądźmy przed swoimi sądami, walczmy o swoje prawa, bo sądzę, że jak dopchną tą pseudoustawę jutro z rana, to się rozjadą na wakacje i gmach tej mowy będzie pusty. Zostają nam tutaj nasze sądy. Nie wiem, co zadecyduje Michał, który tutaj rządzi, ale jak powie, że zbieramy się, stoimy, to przychodzimy. Dziękuję bardzo. Jak na razie to ja tutaj jutro nie rządzę, ale ja wiem na pewno, że miasto Gdańsk jest miastem tolerancji i równości. I bym bardzo źle się czuł, gdyby jedna chociaż z kobiet, które były w Warszawie, nie zabrała słowa, choć proszę. A ja powiem jest. Jedno. Powiem szczerze, że faktycznie wyjeżdżając z Warszawy byłam bardzo załamana, było naprawdę bardzo mało ludzi.
wracając nawet się poryczałam. A mu łzy otarłem. Ale jak teraz jestem tutaj i widzę was wszystkich, to ja wiem, że warto i że będziemy dalej działać, bo my się chyba nie poddamy, prawda? Nie zostawimy tego sądu, tylko będziemy walczyć i nasz duch walki nigdy nie zginie, bo dopóki będzie tutaj jedna osoba, to znaczy się, że walka trwa. I dziękuję wam wszystkim, licznie zgromadzonym, jesteście cudowni, przychodźcie. Wydaje mi się, że jutro chyba też powinniśmy tu być na pewno. I liczę na waszą obecność i dziękuję raz jeszcze. PiS rozbije się o Rafę! 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 Ja jeszcze chciałem tylko dodać, po pierwsze była z nami jeszcze Gosia Krużyńska, bardzo dziękujemy. Pokaż się. Chodź. Jestem. To ona dzisiaj broniła bramki. Tak. Zdecydowanie. Ja jeszcze na ten temat jeszcze chwilę chciałem coś powiedzieć. Natomiast byli jeszcze z nami nasza wspaniała pani premier rządu San Escobar, pani Beata, wraz z mężem weterani walki podsejmowej. Beata, zapraszamy, pokaż się. W tamtym roku, jak już jako weterani broniliśmy Sejmu przez prawie cały tydzień pod namiotami, także wie jak to się robi. Ja tylko chciałem na koniec dodać dwie rzeczy a propos tego, co powiedział Lechu o tej grupce dzielnych kobiet, które tak broniły wejścia. To ma dwa wymiary. Po pierwsze taki, że naprawdę niewiele trzeba, żeby zrobić coś, co da się odczuć drugiej stronie. Kiedy co niektórzy próbują przeskakiwać przez barierki, są błyskawicznie wyłapywani, kładzeni do ziemi, skuwani tak jak Klementyna, którą potraktowano fatalnie. Potraktowano ją jak bandziora, położono do ziemi ręce do tyłu i skute. Natomiast można zrobić coś, co jest spektakularne, działa i wcale nie generuje agresji czy działań policji. Mianowicie te panie zablokowały wejście w taki sposób, że nikt nie był w stanie wejść. To było dosłownie 5, 6, 8 osób. Zresztą część z was pewnie to widziała, bo myśmy robili transmisję w miarę na żywo, łącznie z grupą osób z ambasady bułgarskiej czy skądś. W każdym razie ci ludzie się strasznie irytowali, ale co ciekawe, jak apelowali do policji czy do Straży Marszałkowskiej, żeby zareagowała, ona reagowała wtedy, kiedy myśmy próbowali wejść do Sejmu, tak, czy przejść barierki. Natomiast w momencie, kiedy staliśmy na linii, oni pięknie stali się, uśmiechali i mówili, proszę z tymi paniami negocjować. W zasadzie na tym się to kończyło, tak? Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć już na koniec. Też być może widzieliście w transmisjach, były różne telewizje, oczywiście była telewizja kurwizja, jak niektórzy mówią. I był pan, który był niesamowicie odporny na jakiekolwiek argumenty. On tak pięknie zadawał pytania z tezą, że na dobrą sprawę, nie znając się na warsztacie dziennikarza, można spokojnie założyć, w których miejscach będą cięcia. Były zadawane pytania na przykład do nas, dlaczego wwieźliście wczoraj ludzi w bagażnikach, tak? Albo dlaczego blokujecie Sejm, tak? Różne tego typu zdania, które są łatwe do zrobienia, więc ja rozumiem, że ludzie są w emocjach i próbują rozmawiać. Część komentarzy była taka, nie rozmawiajcie z nimi, to jest trudne. Natomiast to, co powiedziała Rafa, pięknie widzieć was tutaj w takiej ilości, was, nas, bo wtedy faktycznie nadzieja wraca. Dziękuję. Dziękujemy. Reprezentacja Gdańska i Pomorza, czy Pomorza i Gdańska nie byłaby pełna, gdyby nie jedna z ważniejszych osób, jeżeli nie najważniejsza w Gdańsku na dzień dzisiejszy, wsparł nas również Paweł Adamowicz. Co prawda, z tego co wiem, poważne rozmowy na temat metropolii trójmiejskiej, natomiast znalazł czas, żeby spotkać się z tymi, którzy z Pomorza przyjechali pod Sejm i starali się przeciwstawić zmianom, które w tym Sejmie właśnie miały zachodzić. Pawle, mogę cię prosić na 2 minuty? No tak, bo to tak musi być. Drodzy przyjaciele, wiem, że mamy nastroje nieentuzjastyczne, ale pamiętajcie, mądrość też jest mądrością etapu i mądrością patrzenia w przyszłość, ale też i pamiętania o przeszłości. Jest już z nas kilka osób, które
przychodziły pod pomnik Jana III Sobieskiego, kiedy 99% Polaków nigdy nie wierzyło, że Polska będzie niepodległa. Przychodzili w latach 70., kiedy większość trzęsła wszystkimi częściami ciała. Dzisiaj jesteśmy w takim punkcie zwrotnym historii, że niestety wiele rodaczek i rodaków uwierzyło w łudę małej stabilizacji życia na kredyt, czyli zadłużania się państwa polskiego, które każdy z nas i nasze dzieci i wnuki będą spłacały. Nie wierzą, nie rozumieją zasad trójpodziału władzy, patrzą z obojętnością na kolonizację, bezprawną kolonizację kolejnych instytucji państwowych. Patrzą z obojętnością na niezależność sądów. Ale przyjdzie taki moment, który Anglicy, Amerykanie nazywają payday, dzień zapłaty. My tu dzisiaj jesteśmy tymi, którzy dalej wierzą w demokratyczne państwo prawa, wierzymy w konstytucję legalną, chcemy i wspieramy odważnych sędziów w sądach rejonowych, okręgowych, w Sądzie Najwyższym, w sądach administracyjnych. Oni patrzą na nas i chcą odczuć nasze wsparcie. I czy dzisiaj nas jest tutaj 300 osób, czy było 1000, 2000, 3000 rok temu, ale jesteśmy i my wierzymy, że mniejszość, świadoma mniejszość, zdeterminowana, świadoma, dokonuje zmian i broni. Nie jest tak, że wszyscy w 89 roku chcieli wolności. Nie jest tak, że wszyscy w 89 roku chcieli demokracji. Pamiętacie, że 40% Polaków wtedy zostało w domu. Nie skorzystało z prawa wyborczego. Mówię to po to, abyśmy patrzyli trzeźwo na nas samych i byśmy nie szukali łatwego pocieszenia, abyśmy w swojej męskości, mężności, odwadze i determinacji trwali, bo słuszność jest po naszej stronie. I wierzę głęboko, że ten dzień zapłaty przyjdzie. I rachunki krzywd są spisywane i przyjdzie rozliczenie. I Piotrowicz, i Pawłowicz, i Kaczyńscy, i wszyscy inni zapłacą za stracone lata dla Polski. Zapłacą za stracone lata zmarnowane. Oderwania się od Europy, oderwania się od demokracji i zmarnowanego czasu. A więc ja też się do życzę, dziękuję wam za wytrwałość, za determinację. Być może przed nami jest długi marsz, nikt tego nie wie. Zwycięstwa nie przychodzą łatwo i częściej doświadczamy, łatwiej tracimy to, niż więcej wymaga to wysiłku odzyskania tych wartości. Ja wierzę głęboko, że jest sens tych naszych demonstracji, tych naszych spotkań i czuję, że w tej chwili wykuwa się nowy etos sędziego Rzeczpospolitej Polskiej, że sędziowie przeżywają swoją wiosnę wolności, przeżywają swój test, zresztą jak wiele innych ról i zawodów w naszym kraju. A więc niech żyje niepodległa, praworządna Rzeczpospolita. Niech żyją wolne sądy! Niech się nie wydaje tym, czym jest są, że my zapomnimy, że nie będziemy walczyć o niezależność sądów w Polsce. Bo będziemy tu w Gdańsku, w Zakopanem, w Katowicach, wszędzie, od morza do gór. Dziękuję. Wolność, równość, solidarność, wolność, równość, solidarność, wolność. Równość, solidarność, wolność, równość, solidarność, wolność, równość, solidarność, wolność, równość, solidarność. Prezydent wspomniał o osobach, które stały w latach 70. i 80. przed Sobieskim. Z pewnością taką osobą wtedy był Aleksander Hall.
który jest z nami od lipca 2017. I dzisiaj jest również z nami. Dzień dobry. Nie tak często, jak powinienem być. Nie da się ukryć, że moja frekwencja spadła w czasie mundialu. Jestem kibicem piłkarskim, ale to wcale nie oznacza, że zapominam o sprawach najważniejszych. Bo rzeczywiście w życiu publicznym często są sytuacje niejednoznaczne, gdzie można ważyć rację. Ale my jesteśmy w tej luksusowej sytuacji, że mamy do czynienia z sytuacją bardzo jednoznaczną, z sytuacją jasną jak słońce. Z jednej strony jest zamach na państwo prawa, na wolne sądy, na niezawisłość sędziowską, a z drugiej strony jest postawa obywatelska. Postawa obywatelska, jak powiedział Paweł Adamowicz, czasami jest wybierana przez mniejszość. Ludzie bywają zmęczeni, ludzie mogą tracić nadzieję, ale jest ważne, żeby ci, którzy mają poczucie, że wiedzą, o co chodzi, jak ważna jest sprawa, żeby ci ludzie dawali świadectwo. Trzeba dawać świadectwo. I państwo to robicie. I jak śpiewał Młynarski, róbmy swoje. Prędzej czy później dołączą do nas inni, ale żeby mogli dołączyć, opór musi trwać. Ktoś musi mówić nie, nie zgadzamy się. Będziemy bronić demokracji, będziemy bronić wolnej Polski. Nie damy ustanowić w tym kraju dyktatury. I bardzo państwu dziękuję za tą postawę, za obecność i oczywiście kropla drąży skałę. Nie wiemy, czy jutro, czy za pół roku, czy za rok, ale moment, w którym przestaniemy być mniejszością, staniemy się większością, zdeterminowaną większością, na pewno nadejdzie. Na dłuższą metę ludzie nie zaakceptują kłamstwa, cynizmu, bezczelności, no i ostatecznie chęci chwycenia obywateli za twarz. W dłuższej perspektywie to nie przejdzie, dlatego zwycięstwo będzie należało do nas, będzie należało do Polski. Konstytucję obronimy! Konstytucję obronimy! Konstytucję obronimy! Konstytucję! Obronimy konstytucję, obronimy konstytucję, obronimy konstytucję, obronimy. Z nami są tak naprawdę od samego początku przedstawiciele zawodów prawniczych. Bardzo dziękujemy, że przychodzicie, bardzo przychodzimy, że stoicie razem z nami, że wspieracie nas i swoją wiedzą, i swoją w szczególności obecnością. Natomiast jest jedna osoba wyjątkowa, która jest z nami tak na dobrą sprawę od początku. Którą zawsze możemy spotkać tutaj razem z nami wtedy, kiedy staramy się mówić poważnie i rozsądnie o zmianach, które zachodzą w naszej praworządności. Ona tłumaczy nam to już tak na dobrą sprawę od roku. Dorota Zambudowska, sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku. Z dziećmi. Dobry wieczór. Jestem szalenie wzruszona dzisiaj, bo tak naprawdę się czuję państwa gościem i tak mi się podoba, że ten sąd to się zrobił taki nasz gdański Hyde Park tak naprawdę. Że tutaj możemy powiedzieć to, co nas boli. I tutaj ta wolność rzeczywiście jest. W moim ulubionym muzeum tego miasta, Europejskim Centrum Solidarności, onegdaj kupiłam znaczek, tu go mam. Tu jest napisane Gdańsk, tu narodziła się wolność. I ja w to wierzę, że to miasto jest wyjątkowe. Że gdzie jak gdzie, ale tutaj po prostu my sobie cenimy naszą wolność. A nasza wolność jest zagwarantowana w Konstytucji. Właśnie po to mamy Konstytucję, żeby mniejszość była chroniona przed większością. Bo tak naprawdę większość nie zawsze ma rację.
Gdyby było tak, że większość decyduje, to tak naprawdę sądy też by nie były potrzebne. Wystarczyłoby głosowanie. I dlatego jest w Konstytucji zagwarantowana specjalna większość do jej zmiany, żeby zwykła większość parlamentarna nie mogła zmieniać Konstytucji podług swojej woli i podług swoich zachcianek. Właśnie dlatego tak jest, żeby Polacy, jeżeli chcą zmienić swoją ustawę zasadniczą, dogadali się co do tego. W tej chwili nie ma zgody na zmianę Konstytucji. Partia rządząca nie ma większości konstytucyjnej. I dlatego, jeżeli zwykłymi ustawami zmienia się Konstytucję, to tak naprawdę my możemy tylko tutaj stanąć. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na głosowanie w parlamencie, ale możemy głośno krzyczeć o tym, że w Polsce łamie się konstytucję, zagrożona jest praworządność, że po prostu przejmuje się władzę we wszystkich możliwych aspektach. I ja cały czas żywię głęboką nadzieję, że Unia Europejska zareaguje na to, co się dzieje. Dlatego, że w Polsce tak naprawdę już swoje środki wyczerpaliśmy. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co parlamentarzyści rządzący będą robili z prawem, dlatego, że już nawet nie kryją się ze swoimi intencjami. Ja dzisiaj słuchałam referatu posła Asta na temat tych zmian, które mają być wprowadzane. I tak naprawdę, no to po prostu wszystko było cudownie uzasadnione. To ma usprawnić. Musimy wybrać prezesa Sądu Najwyższego pierwszego. Przecież ten sąd musi jakoś funkcjonować, no bo do tej pory to oczywiście był w ruinie. Jak wszystko było w ruinie, zgadza się. No Sąd Najwyższy do tej pory po prostu ledwo zipał i trzeba go w tej chwili natychmiast reanimować pod osłoną nocy, dlatego że o 23 jest przewidziane drugie czytanie tej ustawy, która jest w tej chwili procedowana tuż przed wakacjami poselskimi. Proszę Państwa, tak się prawa nie stanowi. I ja jako sędzia, ja jako obywatel naprawdę stanowczo protestuję przeciwko takiemu łamaniu tych ideałów, na których zostało zbudowane nasze państwo, które w tej chwili znamy. Natomiast powiem jedno. Nie pamiętam może lat 70., ale pamiętam stan wojenny i pamiętam strajki roku 88. I pamiętam wtedy taką swoją niewiarę. Myślę sobie, po co ci ludzie strajkują, przecież i tak nic z tego nie będzie. Po co ci ludzie protestują? Po czym stało się to, co się stało? Ja rok temu sobie to przypomniałam i powiem Państwu jedno. Ja już nigdy nie zwątpię w to, że cuda się zdarzają i że opór ma sens i że trzeba krzyczeć swoją prawdę i wtedy się zwycięży. Dziękuję. A rzeczy dookoła Sądu Najwyższego się dzieją na bieżąco. Oczywiście nie wiemy w tej chwili, nie mamy przynajmniej podglądu, co się dzieje w parlamencie i jak szybko i sprawnie Prawo i Sprawiedliwość swoimi głosami w komisji usiłuje przepchnąć ustawę o prokuratorii tak na dobrą sprawę, bo tego tak wprost nie można było zrobić, więc bardzo rozszerzono cały zakres zmian w prawie i praworządności. Natomiast również nie wiem, czy wiecie, ale z urlopu wróciła pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Gersdorf i zabrała się do roboty. To nie jest tak, że poprzednio w Sądzie Najwyższym nic się nie działo. Cały czas najważniejsze i najwspanialsze osoby w sądownictwie pracowały. I pani profesor Gersdorf wystosowała list do niejakiego Adriana. Przepraszam, pomóżcie. Tej pani od niemieckiego. Męża. To całym szacunkiem dopada, tak? Który odczyta na poważnie Tomek Wild. Dobry wieczór Państwu, ale tak tytułem wstępu wiem, beka była wczoraj, dzisiaj ma być poważnie. Ma być poważnie. Panie prezydencie, pan chyba nie myślał o tym kombatancie 13-letnim, który nam się wczoraj objawił, niedawno w Brukseli, nie, to nie o tym. Dzisiaj w Gebelskim była Przybłęcka, przez pół godziny opowiadała, co robi Trybunał. Proszę Państwa, Trybunał zajął się bardzo ważną sprawą. Okazało się, że Konstytucja jest niezgodna z Trybunałem. Naprawdę. I mają co robić. Profesor Gersdorf wróciła z urlopu. Nie zawsze rozumiemy jej postawę.
było kilka gestów, które nie do końca były czytelne przez ostatni rok. Ale tak jak wczoraj mówiliśmy, nareszcie sędziowie i prawnicy mówią ludzkim głosem, my ich rozumiemy. I dzisiaj do męża nauczycielki niemieckiego, bo tak ustaliliśmy, że będziemy ładnie nazywać w przytomności pani sędzi tegoż człowieka. Nie wymieniając w ogóle. Profesor Gerzdorf wystosowała list. To, co jest budujące, to jest on znowu jednoznacznie ludzkim językiem. Ja pominę tą część trzystronnicową wywodu prawniczego, którą profesor docent doktor habilitowana pouczyła pana doktora, który ciągle się uczy. No name, który się ciągle się uczy. On tam z trotylem imprezuje. Podkreślić trzeba, profesor Gerzdorf, też i do nas, bo list jest otwarty, podkreślić zarazem trzeba, że sytuacja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz jego kadencja jest normowana bezpośrednio w przepisach Konstytucji, zgodnie z artykułem 183 ust. 3 Konstytucji. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powołuje prezydent Rzeczpospolitej na 6-letnią kadencję spośród kandydatów wskazanych mu przez ogólne zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego. Z chwilą powołania do pełnienia przedmiotowej funkcji nie może być tak kadencja skrócona zwykłą ustawą. Jednoznacznie, czytelnie, bez prawniczych różnych ogródek i krążenia, jednoznacznie. Podobnie zresztą, jak nie może być skrócona kadencja innych organów, które mają tą kadencję zagwarantowaną bezpośrednio w Konstytucji. Wobec więc jednoznacznej treści normy konstytucyjnej, tu po łacinie daruję wam, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że skoro zostałam prawidłowo powołana przez prezydenta RP, zresztą tragicznie spadłego, to już ja doleję, do pełnienia przedmiotowej funkcji, to wydane przez pana postanowienie nie może usunąć mnie z tego urzędu. O Boże, no jednoznacznie, zdecydowanie, nie wiem, co on z tego skuma, ale generalnie podoba mi się, że prezes Sądu Najwyższego pisze do męża nauczycielki niemieckiego jednoznacznie, bez ogródek, odpoczęła chyba rzeczywiście skutecznie. Tak więc, kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli moja kadencja, mija 30 kwietnia 2020 roku. Czy to są proste cyfry? A brawo! Brawo dla profesor Gerzdorf! I jestem więc zobowiązana do sprawowania tego urzędu z mocy najwyższego prawa, które dla mnie, jak i dla wszelkich praworządnych obywateli, jest niczym innym jak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Z poważaniem, Małgorzata Gerzdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Amen! Do 2020 roku 30 kwietnia. Konstytucja! Są z nami tutaj zazwyczaj, za każdym razem, kiedy się spotykamy, nasi przyjaciele z obywateli RP. Witamy serdecznie. Są przedstawiciele innych stowarzyszeń, między nimi... Są również przedstawiciele partii politycznych. Witamy serdecznie wszystkich. Natomiast w szczególności przyszli tutaj obywatele. Jedna z takich obywatelek, również obywatelki obywatelek, chciałaby zabrać głos. Anka Szabunio, pediatra, wspaniały z zawodu. Dobry wieczór Państwu. Ja nie jestem specjalnie mówcą, ale tak dzisiaj na... czytając różne wpisy na Facebooku, obserwując to kątem oka po pracy, co się działo w Warszawie i dzisiaj, wczoraj, naszła mnie refleksja, że chce mi się wyć. Tak naprawdę chce mi się wyć. Zgadzam się z Rafą, która ryczała w drodze z Warszawy. Ale potem sobie pomyślałam, że na jednej z pierwszych naszych manifestacji kodowskich
to był chyba grudzień 2015, też stałam przed Państwem, było nas wtedy dużo więcej i mówiłam o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za tak zwane dobro wspólne. I to nam chyba zostało. I taka własna godność, poczucie własnej wolności i to, że róbmy to, co nam nakazuje nasze sumienie, nasza wpojona przez rodziców pasja do bycia wolnym, to nam zostaje i tego nam nikt nie odbierze. I nawet jak się chwilowo załamujemy, nawet jak chce nam się wyjść, tak jak mi dzisiaj, tak jak Rafie dzisiaj w drodze z Warszawy. Rafa, swoją drogą kocham Cię najprawdopodobniej na świecie, mimo że jest to niepoczytna. To musimy robić swoje i ta nasza wiara i ta nasza nadzieja musi w nas być. Nawet jak będzie nas garstka, to po prostu jesteśmy. Mogą nas okraść ze wszystkiego, ale z własnej godności i z poczucia tego, że jesteśmy wolnymi ludźmi, okraść nas nie mogą. Więc miejmy tę nadzieję, nie załamujmy się. Każdy z nas upada, ale bądźmy silni tym, co mamy w sobie i tym, co widać wokół nas, nawet jak jest nas tylko garstka. Dziękuję. Dzisiaj będzie Hyde Park. Nie, wejdź z flagą. Z flagą? Tak. Będzie się tłumaczył. Dobra. Będę się tłumaczył. Dobra. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. Tutaj dzisiaj było dużo powiedziane na temat tego, ile osób tutaj nas jest. Ile było osób w Warszawie, a ile nas jest dzisiaj tutaj. Ja myślę, że nie jest to takie istotne, bo przecież jak tutaj Dorota mówiła, że pamięta lata 80. Ja pamiętam 70. i 80. Ja pamiętam na Gdańskiej Stoczni 14 sierpnia, gdy rozpoczynał się strajk, gdy było 3-4 ludzi, którzy z biało-czerwoną flagą i z transparentem maszerowali przez Stocznię Gdańską z wydziału W2 w kierunku mostu, wołając chodźcie z nami. Było ich 4, potem było 10, potem było 20, 100. Raptem przed salą BHP stanęło kilka tysięcy stoczniowców. Tak więc myślę, że nasza tutaj grupa ludzi jest dobrym zaczynem do tego, by w końcu też za nami poszli inni. Ja myślę, że nie ma co załamywać rąk, tylko trzeba robić swoje. Ja chciałem powiedzieć, że nas wspierali w tamtych czasach Bardowie Solidarności, Jacek Kaczmarski, Rzędek Pamięci. Pamiętam też taki wiersz, który napisał Jonasz Kofta, ale ja go pamiętam, ale żeby nie pomylić, to go po prostu tylko czytam. Tytuł: W moim domu. Tyle lat jesteśmy razem, miła. Wybacz, ale wszystko tak jak trzeba chyba nie jest. Gdy musimy się codziennie przekonywać, że ty dla mnie, a dla ciebie ja istnieję. Przecież nie mam żadnej innej poza tobą i mieć nie chcę. Tyś jest wieczna i jedyna. Naszym sercom zagroziła tak jak słową niedokrwistność, zniechęcenie i rutyna. To normalne, że chcesz mieć nareszcie spokój, a na wiosnę grządki zasiać i zagrabić, ale wiesz, bywają różne pory roku, a tak życia jak tapczana nie ustawisz. Kiedy niebo nad głowami ciąży chmurnie, twoje oczy wciąż mnie śledzą niespokojnie. Ja dla ciebie chyba zawsze byłem durniem, co nic nie wie, nic nie czuje, nic nie pojmie. Nie ma takiej gorzkiej prawdy, moja miła, która dla mnie byłaby nie do zniesienia. Jeśli rzecz nam jakaś serca podzieliła, to naiwne i tchórzliwe przemilczenia. Póki czas, lepiej otwarcie ze mną pomów, zanim w złości lepszy numer ci wykręcę. Chyba prawo mam, by w moim własnym domu więcej w oczy mi patrzono, mniej na ręce.
wiem na pewno, że ze sobą wytrzymam. Chociaż życie nam układa się nieprosto. Nie możemy rozstać się trzasnąwszy drzwiami, moja miła, moja droga, moja Polsko. Wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę nie tę tchnącą szałem, która na ośle leci bez oręża, lecz tę, co sama nie zdobywa zwycięża, lecz te, co sama niezdobytym wałem, przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężą przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przekonywać ideałów czystość. Do nas należy dać moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Co dzień spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Ale nie dam wam się odejść z rozy w tak melancholijnym nastroju. Wolne sądy! Wolne wybory! Wolna Polska! 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 Potrzeba w nas właśnie takiej energii. Dziękuję wam bardzo, że przyszliście na to spontaniczne spotkanie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Chcę powiedzieć, że jutro jest też bardzo ważny dzień, który zorganizowali nasi przyjaciele z Komitetu Obrony Demokracji, Grupa Lokalna Wejherowo. O 18.30 jest spotkanie z panem profesorem Andrzejem Rzeplińskim. Zapraszamy bardzo serdecznie, na naszych stronach znajdziecie informacje, gdzie jest to spotkanie, na tej chwili nie pamiętam. Zapraszamy, warto pojechać, spotkać się z człowiekiem, który razem z nami niecały rok temu, dzięki organizatorom, czyli Urzędowi Miasta Gdańska i prezydentowi, miał swoje... My się nie spotykamy. Wejherowie oczywiście. A my pod sądem się nie spotykamy? W Filharmonii. Spotkanie z Filharmonii Wejherowie, 18.30. Wszyscy wiedzą, cześć Misiek, witamy cię serdecznie. A my jutro się nie spotykamy, to jest głosowanie. Dlatego nasze jutrzejsze spotkanie stoi pod drobnym znakiem zapytania. Do Wejherowa.
Chodźcie, pojedziemy wszyscy do Wejherowa. Chodźcie, zapełnijmy filharmonię do ostatniego miejsca. To naprawdę będzie wydarzenie nie tylko, myślę, dla nas, bo będziemy mieli okazję wysłuchać. To potem. Na pewno będzie dla nas dosyć dużym, znaczy będzie wielkim wydarzeniem. To na pewno będzie wydarzenie dla Wejherowa. Będzie wydarzenie dla profesora Rzepińskiego, który nie spodziewa się takich tłumów. Przypuszczam, w takiej miejscowości jak Wejherowa, a tam przyjdzie przynajmniej 200-300 osób. Zapraszam serdecznie do Wejherowa, w dniu jutrzejszym spotykamy się w Wejherowie. Może być? Zgodnie z naszymi jakimiś zasadami spróbujcie się dobrać samochody, bądź kolejka, wspaniale jeździ w kolejce, można rozmawiać, dyskutować, śpiewać, przedstawiać swoje racje, to jest również miejsce publiczne, tam możemy protestować i mówić o tym, że w Polsce jeszcze kiedyś będzie dobrze. I słuchacie również panów na rowerze, którzy mówią złodziejami.